Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie w pierwszym naszym grudniowym programie. Moi drodzy, zapraszam Was serdecznie dzisiaj do wspólnej zabawy, ale na początku szybciutki skrót zasad. Aby wziąć udział w tym programie, należy mieć ukończone 18 lat. Pamiętaj, że płacisz za każde połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem, ale płacisz za samo połączenie, a nie za czas jego trwania. Aby wygrać pieniądze, należy trafić na otwartą linię i podać prawidłową odpowiedź. Nie każda linia jest otwarta, musisz trafić na właściwą linię we właściwym momencie. Pula nagród w naszym programie wynosi 2 400 000 zł. No, a oczywiście pieniądze wysyłam do Ciebie w ciągu 5 dni roboczych. Nasz regulamin został zatwierdzony przez Izbę Celną, a program jest realizowany w oparciu o licencję wydaną przez tę Izbę. Więcej informacji dla wszystkich ciekawskich na stronie www.tvn.pl, a regulamin jest dostępny na 860 telestronie TVN. I mam jeszcze dobrą informację, moi drodzy, oprócz tego, że wygrywasz w naszej zagadce 200 zł, bo to jest kwota gwarantowania, każdy uczestnik, który weźmie udział w dzisiejszym programie, ma również i wygra, ma również szansę na wzięcie w naszej SMS-owej kumulacji. Wystarczy jedno zgłoszenie do programu i do wygrania będzie aż 50 tysięcy złotych. Ale mamy pierwszego widza, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Cię serdecznie. Twoja odpowiedź na pytanie, coś czarnego. Kot. Kot. To jeszcze nie to, ale rzeczywiście koty bywają czarne. Ja uwielbiam takie koty i sama miałam ich kilka. Dzisiaj bawimy się w skojarzenia. Jeżeli podasz mi odpowiedź na pytanie, co jest czarnego, to ja serdecznie z przyjemnością oddam Ci 200 zł. Każda z tych 10 kopert jest warta aż 200 zł. A dodatkowo, drogi widzu, mamy dzisiaj bonusa. Tutaj, w tej kopercie mam 3-cyfrowy kod PIN. Jeżeli podasz mi, jaki to jest kod, to możesz wygrać aż 20 tysięcy złotych. Kochani, a więc gramy. Szybciutko poproszę odpowiedź na pytanie, co jeszcze czarnego Ci przychodzi do głowy. Pomyśl, zastanów się chwileczkę i daj mi znać, a znać możesz mi dać na 2 numery telefonów, które widzisz na dole ekranu. Możesz do mnie telefonować z telefonu komórkowego, gwiazdka 73222. Albo z telefonu stacjonarnego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Cię. Jaka jest Twoja odpowiedź? No więc na przykład węgiel. Węgiel. To jeszcze nie to. Gramy dalej. Poszukujemy dalej rzeczy, które mogą być czarne. Od 1 do 10. Każda z tych kopert jest warta aż 200 zł. Oznacza to, że w puli tego konkursu jest do wygrania 2000 zł. A oprócz tego, bardzo dobra informacja, jeżeli wygrasz pieniądze w tym programie, jeżeli podasz mi prawidłową odpowiedź, to możesz również wygrać 20 tysięcy za podanie kodu PIN. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Cię, jak masz na imię? Kajetan. Kajetan, ale ładne imię, zazdroszczę Ci, sama bym się chciała tak nazywać. Kajetan, jaka jest Twoja odpowiedź? Kot. Kot? Ale przed chwilą była taka... Przed chwileczką była odpowiedź węgiel. A czy kot jest w kopertach? Nie ma. Dobrze, w takim razie więcej niż jedna linia otwarta. Zaczynamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Cię serdecznie, jak masz na imię? Mariusz. Mariusz, jaka jest Twoja odpowiedź? To będzie... Co to takiego? Tylko szybciutko, bo nie mogę zbyt długo czekać. Puma. Puma! No niestety nie, niestety nie. Ale szybko zaczynamy, więcej niż jedna linia otwarta. Kopert jest od 1 do 10. 10 szans. Dobry wieczór. Halo, dzień dobry. Witam. Jaka jest Pani odpowiedź? Charakter. Czarny charakter. Nie, nie, nie. O tym akurat nie pomyślałam. Coś innego. Szybko poproszę następnego widza. Cały czas mamy więcej niż jedną linię otwartą. Komu się uda? Ten konkurs chyba nie jest trudny. Tutaj gramy w skojarzenia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Cię serdecznie. Jak masz na imię? Tomasz. Tomasz, trzymam kciuki. Coś czarnego. Murzyn. Tomasz, no wiesz co? No Tomasz, jak tak można? Nie, absolutnie nie. Nie. Drodzy, szukamy czegoś innego. Halo? Halo? Dobry wieczór, witam Cię. Jak masz na imię? Bartek. Bartek, a jaka jest Twoja odpowiedź? Owca. Owca? Brawo, brawo, Bartek. Bardzo dobrze. Uwaga, uwaga. To jest koperta
numer 10. I proszę bardzo, to jest owca. A więc bardzo dobrze zaznaczamy, zostawiamy tą odpowiedź na tablicy i w takim razie podwyższamy nagrodę. Niestety z kopertą się nie przypnie. Zrobimy tak. A kopertę odkładam tutaj. Dobry wieczór. I podwyższamy nagrodę. 100 zł więcej, czyli 300 zł. Halo? Halo? Witam Cię. Trafiłeś w bardzo dobrym momencie, bo właśnie przed chwilą podwyższyłam o 100 zł nagrodę, więc trzymam bardzo mocno kciuki. Jaka jest Twoja odpowiedź? Kominiarz. Kominiarz. No coś czarnego, kominiarz. To nie jest kominiarz. Halo, halo, halo. Czekam na kolejnego widza. Halo? Halo? Pan, który wygrał owce, jest z nami, jest na antenie. Pobie jeszcze zapomniałam pana zapytać o kod PIN. Jaka jest odpowiedź? 741. Miał pan pomyśleć. 741. Dałam czas na zastanowienie. Nie, to nie jest to. Nie jest to. 20 tysięcy cały czas czeka tutaj w tej kopercie. I 300 zł za twoje skojarzenie. Jeżeli masz ukończone 18 lat, zapraszam cię serdecznie do mojego studia. Możesz wziąć udział w tej grze, możesz wziąć udział w tym konkursie i mam bardzo dobrą informację, bo oprócz tego, że możesz wygrać 300 zł, 20 tysięcy również na ciebie czeka. Takie pieniądze dzisiejszej nocy. Jaki masz pomysł? Owca, udało nam się odgadnąć jedno słowo, jedną poprawną odpowiedź. Jaka będzie następna? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię serdecznie. Jaka jest twoja odpowiedź? Kolor. Czarny kolor. To jeszcze nie to. Jeszcze nie to. Szukamy dalej. Jeszcze 9 odpowiedzi i każda z nich warta jest 300 zł. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak masz na imię? Paweł. Paweł, jaka jest twoja odpowiedź? Wdowa. Czarna wdowa. Nie, 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 nie. Coś innego. Coś innego. Poszukujemy innej odpowiedzi. Innych 9 odpowiedzi. 300 zł na ciebie czeka. Jeszcze 9 szans. Jaki masz pomysł? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię. Jak masz na imię? Tomek. Tomku, jaka jest twoja odpowiedź? Czarny poniedziałek. Czarny poniedziałek. Jeszcze nie to, jeszcze nie to. Szukamy dalej. Poszukujemy innej odpowiedzi. Od 1 do 9. Sądzę, że grudzień się zaczął i każdemu przydałyby się pieniądze, bo w końcu przecież trzeba kupić prezenty mikołajkowe. No właśnie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Jaka jest twoja odpowiedź? Sadza. Nie, nie, to nie jest sadza. Szukamy dalej. Szukamy dalej. Moi drodzy, zazwyczaj bywa tak, że takie najprostsze odpowiedzi, najprostsze skojarzenia powinniście podawać. Mamy kolejnego widza. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Czy to będzie ropa? Nie, to nie będzie ropa. Nie. Szukamy dalej. To bardzo ciekawa odpowiedź, ale jeszcze nie z mojej koperty. W moich kopertach jest 9 innych odpowiedzi. I mam dla ciebie, drogi widzu, ważną informację. To jest mój ostatni dziś program w nocnym programie. Widzimy się tutaj wieczorem ostatni raz, dlatego przyniosłam ci więcej pieniędzy. Halo? Halo? Dobry wieczór, witam cię. Jak masz na imię? Paweł. Paweł. Jaka jest twoja odpowiedź? Pantera. Pantera. Jeszcze nie, jeszcze nie. Takie proste rzeczy. Moi drodzy, to jest ostatnia noc. Ja postanowiłam, że rozdam ci dzisiaj tutaj mnóstwo kasy. A więc zgłoś się do mnie. Dobry wieczór. Witam cię serdecznie. Jaka jest twoja odpowiedź? Noc. Czarna noc. Nie, nie. Ale odpowiedź jak najbardziej na czasie i na miejscu uważam. Powiedziałam, że mam dużo pieniędzy, to będę konsekwentna. Uwaga, 400 zł za hasło z koperty. Plus oczywiście szansa na wygranie 20 tysięcy zł za podanie mi kodu PIN 3-cyfrowego, który jest umieszczony w tej kopercie. Skorzystasz? Mam nadzieję, że tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię, jak masz na imię? Radek. Radku, jaka jest twoja odpowiedź? Kawa. Kawa. Nie, Radek, musisz poszukać czegoś nowego, bo takiej odpowiedzi nie zaznaczyłam, nie umieściłam w kopercie. To jest naprawdę proste. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię, jak masz na imię? Tomek. Tomek, jaka jest twoja odpowiedź? Kot. Czarny kot. Nie, już 3 razy dzisiaj słyszałam tę odpowiedź.
Nie. To nie jest odpowiedź kot. Jeżeli ktoś chce grać i wygrywać dzisiaj tutaj pieniądze, to chyba musi troszeczkę być uważny i słuchać tego, co mówili poprzedni widzowie. Nie. Były już dzisiaj 3 odpowiedzi kot i ja mówię raz na zawsze, mam nadzieję dzisiaj, że w mojej kopercie nie ma odpowiedzi czarny kot. Nie. Szukamy innych czarnych skojarzeń. Coś czarnego. Co ci przychodzi do głowy? Może ta pierwsza myśl będzie najlepsza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaka jest twoja odpowiedź? Czarny charakter. Czarny charakter. Nie. Coś innego. Coś innego. Jaka jest twoja pierwsza myśl? Może pierwsze skojarzenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię. Jak masz na imię? Kamil. Kamil. Trzymam kciuki. Coś czarnego. Humor. Humor. Kamil, co zrobisz, jak ci powiem, że wygrałeś właśnie pieniądze? Ucieszysz się, prawda? Pomogę ci. Tak. Dobrze, posłuchaj mnie uważnie. W tej kopercie jest 3-cyfrowy kod PIN. W tym momencie 400 zł jest już twoje. Masz szansę na wygranie 20 tysięcy. 3 magiczne cyfry. 5, 4, 6. 5, 4, 6? No niestety nie, ale 400 zł jest twoje i uważam, że jest to bardzo dobra informacja. Mamy już humor i mamy owce. Przecież to są takie proste skojarzenia. Coś czarnego. Czarny humor, czarna owca. Mam nadzieję, że tym razem również uda nam się odkryć którąś z kopert. Jaka jest twoja odpowiedź? Czarna magia. Czarna magia. Nie. Ale ciekawe, podoba mi się ta odpowiedź. Moi drodzy, gramy dalej. 10 odpowiedzi było. 2 udało nam się już odgadnąć. Zostało 8. Czy to są trudne hasła? Czarny humor? Czarna owca? No wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to są takie proste skojarzenia. Dlatego jeżeli tobie przychodzi coś do głowy, coś czarnego, to koniecznie do mnie zadzwoń. 3, 2, 1, dzwoń do mnie. Cały czas jest więcej niż jedna otwarta linia. I udało się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię serdecznie. Jaka jest twoja odpowiedź? Na przykład można być w czarnej dupie. No nie można. Nie w tym programie. Tutaj każdy jest w niebie, bo wygrywa pieniądze. Nie zatrzymujemy się. Gramy dalej. 704-307-555. I komuś się udało? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię. Jaka masz odpowiedź? Czarny ląd. Czarny ląd. Nie. Jeszcze nie to. Kto ma jakiś pomysł? Czekam na kolejnego widza. Jeżeli masz tylko 18 lat, to zapraszam cię serdecznie. Możesz wziąć udział w tym programie. Pamiętaj, że płacisz za każde połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem, ale płacisz za samo połączenie, a nie za czas jego trwania. A co najważniejsze, pieniądze wysyłam do ciebie w ciągu 5 dni roboczych i warto korzystać, bo ja tutaj jestem dzisiaj ostatni raz i przyniosłam ze sobą mnóstwo pieniędzy i chcę je rozdawać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię serdecznie. Jaka jest twoja odpowiedź? Bez. Bez! Brawo! Koperta numer 9, jak masz na imię? Artur. Witam cię bardzo gorąco, bez, serdecznie gratuluję. I teraz powiedz mi, 3-cyfrowy kod PIN, masz szansę na wygranie 20 tysięcy złotych. 419. Nie, ale 400 złotych jest twoje. Gratuluję serdecznie. I zostało nam 7 kopert. I mamy kolejnego zwycięzcę, mam nadzieję. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Jaka jest twoja odpowiedź? Czarna mamba. Czarna mamba. Nie. Kochani, szukamy dalej, bo świetnie idzie. Humor, owca, bez. Jaka jeszcze odpowiedź mogła się ukryć w kopercie? Coś czarnego. Jaki masz pomysł? Oprócz tego, o tym za chwileczkę. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Witam cię serdecznie. Jak masz na imię? Sebastian. Sebastian, trzymam kciuki. Coś czarnego. Czarne oczy. Czarne oczy, takie jak na przykład moje czarne oczy. No ale niestety nie, żałujesz, że nie wpadłam na ten pomysł. Coś innego. Jest jeszcze ukrytych 7 odpowiedzi w moich kopertach, których nie udało się odgadnąć, ale mam nadzieję, że już teraz się to zmieni. Dobry wieczór. Halo? Witam. Witam i o odpowiedź pytam. Jaka jest twoja odpowiedź? Czarna godzina. Czarna godzina. No jeszcze nie.
Drodzy moi, ale ja poproszę o zegar, bo ja przygotowałam na dzisiaj jeszcze inne konkursy i musimy się trochę pospieszyć. Dlatego uwaga, 3, 2, 1 i poproszę o zegar. Uwaga, zegar, start. Ile nam zostało czasu? 3 minuty już niecałe, a więc naprawdę musimy się teraz wziąć do roboty. Musimy pomyśleć, coś czarnego, jaka pierwsza myśl przychodzi ci do głowy? Co to takiego? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię serdecznie. Jaka jest twoja odpowiedź? Czy to będzie kawa? No nie, już tak, słyszałam tak. Dzisiaj taką odpowiedź. Szukamy dalej, ale szybciutko, bo zostało bardzo mało czasu. Mniej niż 3 minuty. Mamy kolejnego widza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię serdecznie. Jaka jest twoja odpowiedź? Wie pani co? Wiedziałem, ale zapomniałem. Coś szybko, coś czarnego. Szybciutko. Sweter czarny. Sweter. No nie. Kurczę, no nie udało się, ale pomyśl jeszcze raz, zapisz sobie odpowiedź na kartce i zadzwoń do mnie jeszcze raz. 704-327-555, gwiazdka 72, jeszcze 5 sekund dosłownie. 2, 1, 2 minuty, 2 minuty zostały, szybciutko. Kolejna osoba, mam nadzieję, że jeszcze uda nam się odgadnąć kilka kopert. Dobry wieczór. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, jaką pan ma dla mnie odpowiedź? Czarna ziemia. Czarna ziemia. Ziemia jest rzeczywiście czarna, ale to jeszcze nie jest dobra odpowiedź. Szukamy dalej. Jeszcze zostało 7 odpowiedzi w moich kopertach. Jaki masz kolejny pomysł? Zadzwoń do mnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię serdecznie. Jaki jest twój pomysł? Czarna godzina. Nie, przed chwileczką to słyszałam. No niestety nie. Dobrze, kochani, teraz ja pokażę, jakie to były odpowiedzi. Zaraz pokażę, jakie to były odpowiedzi. Jeszcze zegar nie minął. Oj. Minuta 14, minuta 15. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Jaka jest twoja odpowiedź? Czarna dziura. Czarna dziura, nie. Dalej, szybciutko. Zostało bardzo mało czasu. Co to takiego? Teraz albo nigdy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię serdecznie. Jaka jest twoja odpowiedź? Wołga. Czarna wołga. Dalej, dalej, szybciutko. 7 odpowiedzi. Każda z nich jest warta aż 400 zł. Oprócz tego mamy kumulację, w której do wygrania jest 20 tysięcy. Mamy więcej niż jedną linię otwartą. Po prostu musisz wymyśleć jedynie coś czarnego. I musisz mieć ukończone 18 lat. To są jedyne dwa warunki. Traf na otwartą linię i wygraj pieniądze. 400 zł czeka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię serdecznie. Jaka jest twoja odpowiedź? Polewka. Nie. 13 sekund zostało. Zatrzymajmy na chwilę zegar i dalej startuje. Więcej niż jedna otwarta linia. Uwaga, 7, 6, 5, 4, 3, 2. I mamy kogoś. Dobry wieczór. Halo, halo. Dobry wieczór. Witam cię, jaka jest twoja odpowiedź? Coś czarnego, kolor. No nie. Dobrze, już teraz pokazuję wszystkie odpowiedzi. Drodzy moi, zobaczcie. Czarne dłonie. Czarny ekran. Uwaga, dalej lecimy. Czarne rajstopy, na przykład takie, jakie mam dzisiaj na sobie. Dalej, co to było? Czarny motyl. Uwaga, czarna postać, humoriowca odgadnięta, koperta numer 3, propaganda, koperta numer 6, sport i bez odgadnięte. Zbieram wszystko teraz w tablicy, bo czas nadszedł na kolejny konkurs. Szybciutko. Zabieram też bonusa, ponieważ on zostaje tutaj dzisiaj. Op, hop. I już nam się udało, bonus wraca na swoje miejsce, tylko odwrócę tablicę. Uwaga, szukamy trzyliterowego zwierzęcia. Kto pierwszy, ten lepszy, ma mieć jakieś słabe magnesy. O, udało się, wisi na swoim miejscu. Uwaga, jeżeli masz tylko 18 lat, możesz wziąć udział w tym konkursie. Poszukujemy zwierząt na 3 litery, więc jeżeli masz jakiś pomysł, to zapraszam cię serdecznie. Zgłoś się do mnie szybciutko. 704 307 555.
telefonu komórkowego gwiazdka 73222. 200 zł za tę zagadkę, kto odpowie mi na pytanie. Jakie 3-literowe zwierzę przychodzi ci do głowy? Jaki masz pomysł? Coś tak na szybko. Czasami rzeczywiście bywa tak, że słyszysz pytanie i od razu znasz odpowiedź i rzeczywiście tak jest. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, jakie jest twoje zwierzę? Lis. Lis, brawo. A teraz uwaga, wygrałaś 200 zł. Podaj mi 3-cyfrowy kod PIN. A wygrasz? 783. Nie. Ale 200 zł jest twoje, gratuluję. Ja już zapisuję odpowiedź Lis, a następna osoba już gra za 300 zł. Jaki masz pomysł? Odpowiedź lis. A jakie 3-literowe inne zwierzę ty kojarzysz? Jakie zwierzę ty znasz? Co przychodzi ci do głowy? Uwaga, tylko jedna bardzo ważna informacja w tym konkursie, że w kolumnach nie mogą nam się powtarzać litery, a więc co to oznacza? W pierwszej kolumnie nie może pojawić się litera L, w drugiej kolumnie nie może pojawić się litera I, a w trzeciej litera S. Korzystaj jeszcze na tym etapie tego konkursu, bo jest dosyć prosta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię, jaką masz dla mnie odpowiedź? Żuk. Żuk, jak najbardziej dobrze. Jaki jest 3-cyfrowy kod PIN? 108. Nie, ale 300 zł jest twoje, zapisuję żuk. I uwaga, ty teraz walczysz o 400 zł, a więc kolejna podwyżka. Trzecia runda. Mówiłam, że będą dzisiaj wysokie nagrody i tak też jest. Moi drodzy, tylko skupmy się i spójrzmy na ten konkurs. Uwaga, w pierwszej kolumnie nie mogą nam się już pojawić dwie litery L i Z, w drugiej I i U, a w trzeciej S i K. Oznacza to, że jest trudniej, bo niektóre litery zostały wyeliminowane. I uwaga, w trzeciej rundzie płacę już 400 zł. Nie każdy konkurs się tak zaczyna. I takimi pieniędzmi. Trzecia runda i płacę aż 400 zł. 704 307 555 z telefonów komórkowych gwiazdka 73222. Zgłoś się do mnie po odbiór 400 zł. To może być już twoja nagroda. Kiedy wygrywać, jak nie o takiej porze, nie w nocy, kiedy większość z konkurencji śpi. To jest mój ostatni program i chciałabym, aby jak najwięcej osób wygrało. Dobry wieczór. Tak, dzień dobry, dobry wieczór. Witam cię serdecznie, dobry wieczór. Jaki masz pomysł? 3-literowe zwierzę? Ryś. Ryś? No pasuje, brawo, serdeczne gratulacje. Wygrałeś 400 zł i teraz szansa na 20 tysięcy. 3-cyfrowy kod PIN poproszę. 1, 2, 3, 4. No nie. Nie. Ale 400 zł jest jak najbardziej twoje, więc mam powody, aby ci gratulować. Zapisuję hasło Ryś. I od razu podwyższam nagrodę. Uwaga, 500 zł. Kolejna podwyżka. Czwarta runda tego konkursu i do wygrania jest 500 zł. Przyjrzyjmy się uważnie, bo tutaj zaistniała taka sytuacja, że w pierwszej kolumnie nie mogą się pojawić litery L, Z i R. W drugiej I, U oraz Y, a w trzeciej S, K oraz Eś. Jakie jeszcze 3-literowe zwierzę tutaj pasuje? Lis, żuk i ryś. A jaki ty masz inny pomysł? Jeżeli masz jakiś inny pomysł, to zapraszam cię serdecznie do mojego programu, bo w tym właśnie momencie do wygrania jest aż 500 zł, a jesteśmy dopiero przy czwartej rundzie. Uważam, że naprawdę warto to docenić i warto się tutaj do mnie zgłosić. Wybierz mój numer telefonu. Gwiazdka 73222 oraz 704 307 555. Już za momencik mogę usłyszeć tutaj w studio twój głos i wręczyć ci 500 zł, a na dodatek masz szansę wygrać 20 tysięcy złotych, jeżeli przy okazji odgadniesz 3-cyfrowy kod PIN, który jest zamieszczony w mojej kopercie. Pomyśl sobie, jakie to muszą być wakacje, jakie to mogą być święta. Święta na Majorce. Możesz sobie uczynić wakacje w środku zimy. Moi drodzy, a więc jakie zwierzę na 3 litery może pojawić się jeszcze? Lis, żuk oraz ryś. Jaki masz pomysł? No, trudna runda, bo już w każdej kolumnie zostały wyeliminowane po 3 litery.
Uważam, że no już ten konkurs robi się naprawdę trudny. Boję się pomyśleć, co będzie dalej, więc lepiej wykorzystaj ten fakt, że jak na razie wyeliminowaliśmy 3 litery, bo jak będziemy tutaj dalej, to będzie o wiele trudniej. I już mam kogoś. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Jaką pani ma odpowiedź? Kot. Kot. Pasuje, pasuje. Brawo. A teraz poproszę trzycyfrowy kod PIN. 100. 100. 100. Nie, 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 nie. Ale gratuluję, wygrała pani właśnie 500, a ja zapisuję odpowiedź kot. I przechodzimy do kolejnej, już piątej rundy, za którą zapłacę ci aż 100 zł więcej. Uwaga, 600 zł do wygrania. 600. No naprawdę, z tymi pieniędzmi to już coś fajnego można zrobić. Ale uwaga, to jest już piąta runda. Żarty się skończyły. Zwróć uwagę na to, że teraz w naszych kolumnach są wyeliminowane aż 4 litery. W pierwszej kolumnie L, Z, R, K, w drugiej I, U, Y, O, a w trzeciej S, K, S, T. Te litery tutaj nie mogą się pojawić. I dlatego jest trudno. Dlatego proponuję ci 600 zł w tej kolejnej rundzie tego konkursu. Więc jak będzie? Kto się odważy? Kto coś wymyśli? Kto podoła temu zadaniu? Przypominam ci, że jeżeli chcesz wygrać pieniądze, musisz mieć ukończone 18 lat. Pamiętaj, że płacisz za każde połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem, ale płacisz za samo połączenie, a nie za czas jego trwania. Pieniądze wysyłam do ciebie w ciągu 5 dni roboczych. Przyjrzyj się uważnie. Już długo nie słyszę telefonu. Czy to znaczy, że nie wiesz, że inni szukają, a tobie się nie chce zadzwonić? No nie chciałabym tak myśleć. Nie strać takiej okazji. Jeżeli kojarzysz zwierzę trzyliterowe, które tutaj wypasowało, gdzie litery w kolumnach się nie powtórzą, to zapraszam cię do mojego programu. Wybierz mój numer telefonu i wygraj 600 zł. A dodatkowo miej szansę na wygranie 20 tysięcy złotych. Sam możesz sobie sprawić taki prezent. Może ja poszukam. Mnie się 600 zł zdecydowanie by przydało. Lis, żuk, ryś, kot. Co jeszcze? Bąk. Mam. Wymyśliłam bąka. No ale nie, bąk nie może być, bo jest żuk i powtórzyłoby nam się K. Co jeszcze? Co jeszcze? Lis, żuk, ryś, kot. Koń? Ale nie, no K nie może być. Znaczy O nie może być. Kto ma pomysł? Czy jest ktoś, kto sobie poradzi z tą zagadką? Sześćset złotych do wygrania. Czy jest ktoś, kto kojarzy takie zwierzę? Zwierzę trzyliterowe. Ja naprawdę wiem, że o tej porze nie chce się myśleć. Ja wiem, że te najbardziej popularne zwierzęta zostały już wymienione. No wiele osób przed telewizorami ma problemy. Ale ty jesteś. Ty mnie oglądasz i to w moim ostatnim nocnym programie, kiedy mam dużo, naprawdę dużo pieniędzy do rozdania. Nie zatrzymuj się, nie teraz, nie dzisiaj. Te pieniądze są na wyciągnięcie twojej dłoni, na wyciągnięcie twojej ręki. Sześćset złotych za jeszcze jedno trzyliterowe zwierzę. Nie poddawaj się, nie teraz. Wybierz mój numer telefonu. 704-307-555. Z telefonów komórkowych gwiazdka 73-222. I już ktoś wybrał ten telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię serdecznie. Jaki masz pomysł? Wąż. Wąż? Brawo, brawo. 600 zł jest twoje, a teraz trzycyfrowy kod PIN. 1, 2, 3. Nie. Ale 600 zł jest dla ciebie. Naprawdę serdecznie gratuluję. Super. Zapisuję. Wąż. I przechodzimy do
kolejnej rundy, za którą, uwaga, zapłacę ci aż 1000 złotych. Ale nie wierzę, to już jest 6. runda. No, nie wiem, naprawdę nie wiem, czy teraz uda się odnaleźć jakieś kolejne zwierzę. No, przyznam się szczerze, że akurat o wężu bym nie pomyślała. Naprawdę zostałam totalnie zaskoczona. Ale jednak się udało. Ktoś przed chwilą wygrał 600 zł, a ty masz szansę na 1000. Na okrągły 1000 złotych. Pozwolisz, aby taka okazja przeszła ci koło nosa? No nie wiem, czy na twoim miejscu bym na to pozwoliła, ponieważ dodatkowo jest szansa na wygranie 20 000 złotych. Lis, żuk, ryś, kot i wąż. Czy istnieje jeszcze jakieś zwierzę? Sprytnie ten wąż był wymyślony, bardzo uważam. On i Red zostały wyeliminowane teraz. No teraz już bardzo dużo liter zostało wyeliminowanych i pamiętaj o tym, to jest bardzo ważne, że litery w kolumnach pionowych nie mogą nam się powtórzyć, a więc tutaj, w tym miejscu nie mogłoby być L, Z, R, K oraz W. Tutaj nie mogłaby się pojawić litera I, U, Y, O i O. Natomiast tutaj nie mogłaby się pojawić taka litera jak S, K, S, T oraz Z. No to jest prawdziwe wyzwanie. To już jest trudne, dlatego płacę 1000 złotych i pozwolę ci się zastanowić, bo wiem, że to jest trudne. Pomyślmy razem. Zwierzę, 3 litery. Przypominam, że do zabawy wspólnej zapraszam osoby pełnoletnie. Mam nadzieję, że tylko takie są teraz przed telewizorem. Zwierzę na 3 litery. Jaki masz pomysł? Jaką wymyśliłeś odpowiedź? Czy w ogóle coś przychodzi ci do głowy? Czy w ogóle jest chociaż jedna osoba przed telewizorem, która zna pasującą odpowiedź? Nie żądam tłumu. Jedną osobę poproszę. Jedną osobę pełnoletnią. Przypominam, że do wygrania jest aż 1000 złotych. A oprócz tego dodatkowo jest szansa na wygranie 20 000. W tej pomarańczowej kopercie jest ukryty 3-cyfrowy kod PIN. Jeżeli go odgadniesz, wygrasz od ręki 20 000 złotych. Taka okazja nie zdarza się na co dzień. W tym momencie, w tym konkursie do wygrania jest 20 000 plus 1000 złotych. Nie wierzę, że ciągle nie słyszę telefonu. Miałam nadzieję, że chociaż jeszcze jakieś jedno zwierzę istnieje, żeby ktoś mógł wygrać ten 1000 złotych. Prawie już dochodzimy do końca. Ja wiem, że pewnie większość osób, która była z nami od początku tego programu i grała wcześniej,
poszła już spać. No niestety, taka jest pora, ale z drugiej strony, no wydaje mi się, że to chyba dobrze, bo zostajemy w takim małym, nielicznym gronie i jest większa szansa, że ktoś z tego małego grona trafi. Czy to będziesz ty? Jeżeli wykonasz telefon, będziesz miał okazję się przekonać. 704-307-555. Z telefonów komórkowych gwiazdka 73-222. Jaki masz pomysł? Jaka jest twoja odpowiedź? Zwierzę, 3 litery. Zobacz, ile osób już dzisiaj wygrało. Już naprawdę rozdałam sporo pieniędzy. Możesz dołączyć do tego grona szczęśliwców. Możesz dołączyć do grona wygranych. Tylko podaj mi 3-literowe zwierzę. Jeżeli takie istnieje. Nie wiem, czy tak jest. Dobra. Dobrze. Uwaga, to jest mój ostatni nocny program. Oszalałam. Nie wiem, co mi zrobi reżyserka. Mam nadzieję, że mnie dosłownie nie ukatrupi. Uwaga, uwaga. Posłuchaj tego, co mówię. Uwaga. Za to jeszcze jedno zwierzę oddam 2000 złotych. Uwierzysz w to? Bo ja w to nie wierzę. Boję się, co będzie stąd, jak wyjdę z tego studia. Najwyżej się zabarykaduję. No ale trudno, dobrze, to jest mój ostatni program, chcę, abyś mnie miło kojarzył, dlatego pozwolę ci wygrać aż 2000 złotych. I to są pieniądze, które tutaj na ciebie czekają. 2000 złotych, ja poproszę, żeby ktoś tutaj z planu mi przyniósł 2000 złotych. O, mówisz i masz, jak to się mówi. Drodzy moi, tutaj, w tej dłoni trzymam 2000 złotych. Jeżeli podasz mi jeszcze jakieś jedno zwierzę, 3-literowe, to te 2000 złotych trafią do twojej kieszeni, albo do twojego portfela, albo na twoje konto. Jak ci się podoba, jak sobie życzysz? Musisz się jedynie zdecydować na grę w dzisiejszym programie. Tutaj decyzja należy tylko i wyłącznie do ciebie. Albo się decydujesz, albo nie. Jeżeli się nie decydujesz, to możemy się już pożegnać i spać, nie przejmuj się niczym. Ale te 2000 złotych mogą być twoje. Oj, ja bym się cieszyła z takich pieniędzy. Ty również możesz. Dobrze, moi drodzy, zróbmy małe podsumowanie. Za lisa zapłaciłam 200 zł. Uwaga, za żuka zapłaciłam 300 zł. 400 zł zapłaciłam za rysia. Za kota zapłaciłam 500 zł. I przed chwileczką za węża zapłaciłam 600 zł. I uwaga, teraz płacę 2000 zł. I decyzji nie zmienię. Bo uważam, że na tym etapie programu naprawdę zasłużyłeś na te pieniądze. Ale uwaga, grasz albo teraz, albo poddajesz się. Uwaga, odliczam od 10 do 0, w tym czasie muszę mieć odpowiedź. 10. Dziewięć. Osiem. Siedem. Ostatnia szansa. Sześć. Dwa tysiące złotych. I mówię pięć.
Przypominam, że te 2000 zł może wygrać jedynie widz pełnoletni, który ukończył 18 lat. Pamiętaj, że płacisz za każde połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem, ale płacisz za samo połączenie, a nie za czas jego trwania. I te 2000 wysyłam do ciebie w ciągu 5 dni roboczych. Oprócz tego, że do wygrania są 2000 zł, możesz wygrać również 20 tysięcy w naszej dzisiejszej kumulacji. Warto zgłosić się w tym momencie do tego programu. Uwaga, muszę liczyć dalej. 4. Teraz albo nigdy. Mówię trzy. Zostało bardzo mało czasu. To jest ostatni moment. To jest mój ostatni nocny program, w którym mogę rozdać tyle kasy. Nie wiem, czy mi reżyserka pozwoliła. Zamknęłam się tutaj w studiu i nie wiem, co będzie, jak stąd wyjdę, ale korzystaj z tego. 2000 zł. Korzystaj z tego, że jesteś teraz przed telewizorami. Postanowiłam zaszaleć w tym dzisiejszym programie, więc wykorzystaj ten fakt. 2000 zł. A oprócz tego szansa na 20 tysięcy. Być może zobacz, w tym momencie możesz nawet wygrać aż 22 tysiące złotych. Wyjedź na święta z rodziną, na przykład na Bora Bora, na Majorkę. Możesz mnie nawet zabrać ze sobą, ja się już od razu godzę. Tylko wygraj te 22 tysiące złotych. Uwaga, mówię dwa. To jest ostatnia szansa. Jeszcze możesz wygrać, jeszcze się do mnie zgłoś, jeszcze jest chwileczka dosłownie. Dobrze, odliczam dalej. Uwaga, było dwa i teraz mówię jeden. Ostatnia szansa. To już jest walka z sekundami. Ja czekam. Cisza zapanowała w studio. Czy naprawdę nikt nie ma odpowiedzi? No niestety, koniec odliczania. Mówię zero. Koniec odliczania i co się okazuje, to jest również koniec tego programu. Widzimy się dzisiaj ostatni raz i bardzo bym chciała oddać komuś 2000 zł. Ostatni raz w nocnym programie. Kto wygra ode mnie ostatnie pieniądze w nocnym programie, moim? Powiedziałam zero i czekam na widza. Czekam na ostatnią już dzisiaj odpowiedź. To jest koniec tego programu. Uwaga, mamy widza, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię serdecznie. Jaka jest twoja odpowiedź? Sęp.
Sęp. Sprawdzamy, tak. Czy pasuje S, pasuje M, pasuje. Pasuje! Brawo, serdecznie, jak masz na imię? Piotr. Piotrze, gratuluję ci serdecznie, wygrałeś 2000 zł, a teraz masz szansę na 20 tysięcy. Jakie masz trzy cyfry? Twój kod PIN. 902. 902? Tak. To nie jest to. Moi drodzy, proszę bardzo, taki był kod PIN 711. Kochani, żegnam się z wami serdecznie. Zapraszam również na jutro, nagranie na śniadanie o godzinie 7, granie na ekranie o 11.35, apetyt na kasę o 13.00. Pa, pa.